Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo zrobię Ci taki mały fake unboxing zestawu, który ostatnio kupiłem, a mianowicie Sony Alpha 6500 i dedykowany obiektyw, jakiś EPZ 18 105 mm. Nie każ mi zapamiętywać tej nazwy. Fake unboxing, dlatego, że już zrobiłem prawdziwy unboxing, nawet go nagrałem, ale tak się pomotałem z tymi taśmami, tak się pomotałem z otwieraniem tego pudełka, w zasadzie tych pudełek, które zaraz zobaczysz, że wyszło mi jakoś tak nie najlepiej. Jak pamiętasz, jestem raczej fanem Nikona i nie zamierzam rezygnować z używania tamtego sprzętu, natomiast postanowiłem pobawić się w takie vlogowanie, czyli niestety trzeba zacząć przygodę z bezlusterkowcami. Wybór padł na Sony. No i nic, zabieramy się do otwierania. Cyk, cyk. Mam nadzieję, że teraz mi wszystko pójdzie sprawniej. Jesteśmy w domu. Czyli najpierw zaczniemy od Sonego i tutaj obiektyw. I dlaczego wybór padł na Sony? A mianowicie głównym tym powodem jest fenomenalna jakość autofokusa, stabilizacja obrazu, jest kilka innych jakichś zalet, ale również wad i być może o tym wspomnę później. Także kupując w zestawie masz sporo taniej, no nie musisz wtedy robić napadu na bank, żeby cokolwiek, czy brać pożyczki, żeby kasę na ten sprzęt mieć. No i oczywiście wierz mi, że naprawdę otwarcie tego było problemem, ale już w tej chwili po przećwiczeniu pójdzie mi znacznie łatwiej. Także tradycyjnie paper staff, papiery, Sony gwarancje i tam jakieś instrukcje obsługi. Odłożymy to oczywiście na bok. Nie wiem, czy to kiedykolwiek przeczytam, ale być może. Kabelek do ładowarki. Kabelek USB. Bateria Sony, o której wszystko możesz powiedzieć, tylko nie to, że trzyma długo. A to, przepraszam, to nie jest bateria Sony, tylko to jest oczywiście ładowarka, także ładowarka Sony, ale bardzo podobna do baterii. Pasek, którego nie wiem, czy będę używał. Wersja amerykańska kabla do ładowarki. Otóż tutaj jest bateria i oczywiście jakaś taka pokrywa do okulara. No i oczywiście co? Wreszcie jest to, co było, a w zasadzie jest przedmiotem unboxingu, a mianowicie kamerka Sony Alpha 6500. Malusia. Sprytna. No, trzyma się całkiem fajnie, ale tutaj przeszkadza ten taki dzyndzel, prawda? I niestety na innych filmach zauważyłem, że te dzyndzle jak ruszasz, to tak brzęczą. Czyli, żeby złapać fajnie, musisz niestety odsunąć tego dzyndzla i wtedy masz Sonego w swoim zasięgu swojej ręki. Co tutaj mogę o nim ciekawego powiedzieć? Jest gniazdo mikrofonowe, jest gniazdo USB do ładowania baterii, natomiast nie ma gniazda na słuchawki, czyli problem pewien jest. Takie gniazda są niestety w lepszym sprzęcie Sony. No cóż mi pozostaje? Otworzyć tą pokrywkę, włożyć baterię. Baterię już wcześniej naładowałem, a tutaj, jak zauważyłeś, niestety, kurde,
przed kamerą mi nie idzie fajnie. Tutaj jest karta pamięci. Warto kupić nieco lepszą, ponieważ aparat nagrywa w 4D. Wkładamy to z powrotem. Wkładamy to z powrotem. Odłożymy pasek tutaj. To odłożymy tutaj. To tutaj, żeby nie przeszkadzało, to też tutaj. I szybko przejdziemy do obiektywu Sony. Nazwy bardzo uczone, na pewno łatwo je zapamiętać. Cyk, cyk. Tradycyjnie masz to samo. Kupa papierów. Papiery odkładamy na bok. Tutaj jest obiektyw. Może zrobimy taki numer, że zamkniemy to pudełko na chwilę. Obiektyw jest oczywiście w takiej piance. Znaczy w zasadzie w bąbelkach, prawda? Bąbelki też odłożymy. Kaptur przeciwsłoneczny. No i dedykowana optyka Sony, dedykowany obiektyw. Kupiłem go w zestawie, tak jak ci powiedziałem, ponieważ jest nieco taniej, a nawet sporo taniej. Sklep, który mi to ściągał, Photomaster z Wrocławia, kupiłem to od nich około 100 taniej niż w najtańszym sklepie internetowym. W zasadzie optyka jak optyka. Jedyna ciekawa rzecz, tutaj masz power zoom. No i nadaje się trochę do vlogowania, dlatego że przy zmianie tutaj ostrości czy zmianie F nie powiększa się, ani się nie zmniejsza. Także chcę kiedyś kupić gimbala, to będzie mi łatwiej to jakoś wypoziomować, prawda? No i jeszcze zdejmiemy. Zobaczymy, jak jedno do drugiego pasuje. Cyk, cyk. Ła. Białe do białego. Cyk, zaskoczyło, także masz super sprzęcik. I tak jak ci powiedziałem, chcę tego sprzętu używać do vlogowania, czyli jakiś taki będę musiał, oczywiście mam tutaj taki jakiś tą gorillę, prawda? Już sprawdziłem, niestety przy tej optyce jest troszeczkę mało stabilna. Jest troszeczkę mało stabilna, ale jak będę miał ochotę na daily vlogging czy coś w tym stylu, to całkiem przyzwoicie wychodzi. Żeby vlogować w ten sposób, musisz mieć około 45 cm odległości. Wtedy łapie idealnie autofokus twarzy. Naprawdę fajna zabawa. Natomiast już widzę, że prawdopodobnie będę musiał kupić czy zainwestować, powiedzmy, w jakiś obiektyw typu 10 do 18. I wtedy to vlogowanie chyba będzie nieco łatwiejsze. No i cóż ci mogę więcej powiedzieć. Zalety tej maszynki, na pewno fenomenalna jakość autofokusa, fenomenalna stabilizacja obrazu, natomiast wady, tak jak powiedziałem, brak tutaj jakiegoś gniazda na słuchawki. Tutaj jest taki monitor, prawda? Taki ekran dotykowy. Jest wszystko ok do momentu jednego, kiedy wyjdziesz na dwór, jest jasno, w zasadzie nic na tym ekranie nie widać. A nic to oznacza dokładnie nic. Także jak interesuje cię kamerka,
czy aparat fotograficzny dobrze działający przy słabym świetle z wewnętrzną stabilizacją obrazu in-body stabilization, jak to ładnie ktoś gdzieś tam przeczytałem. 4K, mówię, jeżeli masz te parę tysi, jeżeli jesteś prawdziwym pasjonatem i fotografia, czy filmowanie przynosi ci prawdziwą kasę, jest to na pewno sprzęcik dla ciebie. Także przede wszystkim fenomenalna jest wielkość, fakt, że ten obiektyw może do vlogowania takiego typu selfie może nie jest idealny i na pewno będę musiał kupić nieco mniejszy. Natomiast sprawdziłem, łapie moją facjatę fenomenalnie i wydaje mi się, że nie będę żałował tego zakupu. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, szczęśliwy posiadacz bezlusterkowca Sony Alpha 6500. Jeżeli masz coś ciekawego do dodania na temat czy tego obiektywu, czy tego sprzętu, zrób to w opisie do tego wideo. No, nic dodać, nic ująć. Jedno jest pewne, nie zamierzam stać się fanem klubu Sony, a używać tego sprzętu po prostu równolegle z moimi Nikonami, na których tutaj nagrywam. Jeszcze raz, trzymaj się, do następnego filmiku.